Kraków, miasto otwarte. To tytuł tego oryginalnego filmu, który powstawał przez 3 dni maja podczas wizyty Benedykta XVI. W zwykłej produkcji, jak organizowanie zdjęć i tak dalej, towarzyszyło mnóstwo takich nietypowych rzeczy, jak strona internetowa. I organizowaliśmy również akcje ulotkowe, promocyjne, by zachęcić mieszkańców Krakowa do udziału w projekcie. Na skutek tych akcji informacyjnych do kręcenia zdjęć przystąpiło 411 operatorów, studentów, emerytów i zawodowców. Dlatego praca nad filmem była od początku wyjątkowa. Montaż zaczął się od przejrzenia 400 godzin materiału, co zabrało około 3 miesięcy, ale zdaniem twórców filmu było warto. Telewizja zazwyczaj obserwuje, przypatruje się rzeczom takim bardzo tradycyjnym, wielkim wydarzeniom. Papież był jakby w światłach rampy w telewizji, natomiast tu byli głównie filmowcy amatorzy i oni filmowali to, co gdzieś tam zauważyli, to, co podpatrzyli. Ktoś zobaczył coś śmiesznego, ktoś zobaczył coś niezwykłego, wzruszającego. W tym filmie można zobaczyć emocje. Mało tu wywiadów, za to ogromne tempo. Średnio film fabularny składa się z około 500 ujęć. W trwającym 50 minut filmie Kraków, miasto otwarte jest ich 750. Film Jerzego Ridana powstał na zamówienie Telewizji Polskiej. W kinie Sfinx odbyły się jego 2 pokazy premierowe. Wkrótce można go będzie zobaczyć w programie Telewizji Kraków. Są to obrazy, moim odczuciu, przepojone głęboką metaforą. Wydaje się, że fotografia czarno-biała w sposób szczególny tę wyrazistość podkreśla. Kolor, jako jeden oczywiście z ważniejszych środków wyrazu fotografii, mógłby ten przekaz znacznie osłabić. Robert w ogóle za życia nie miał swojej wystawy indywidualnej. I to jest, proszę Państwa, no rzecz, która w tej chwili nam się nie mieści w głowie, ale tak faktycznie było. Nie wydał albumu, ale myślę, że ta wystawa przywróci i właściwe proporcje, i właściwą optykę widzenia pewnych spraw, również nowochódzkich. Od ubiegłego roku w Ośrodku Kultury Norwida odbywają się wieczory mowy serdecznej, poświęcone poezji, kulturze, sztuce wybranego narodu. Dzisiaj uczniowie liceów krakowskich recytują wybrane przez siebie ulubione wiersze poetów rosyjskich: Puszkina, Jesienina, Achmatowej, Lermontowa. Но только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам, да жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой. Кто вызвал черта, тот с ним вел торговлю и обманул его, а нам в наследство оставил эту сделку. Как среди огня, ожиданием своим, ты
Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Jestem pełna podziwu dla ludzi młodych, którym się chce uczyć się tak trudnego języka. Gdybym nie znała tego języka od urodzenia, gdybym nie wyrosła w tym języku, wątpię, żebym kiedykolwiek naprawdę tak dogłębnie potrafiłabym go się nauczyć. Także jestem pełna podziwu dla was. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Нарисуйте прилежной с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте прилежной с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской.